Cześć, witajcie w mojej kuchni. Ciągle jesteśmy w temacie grzybów i obiecana zupa grzybowa. Będę ją gotował z grzybów. Tutaj mam je wstępnie przesmażone, głównie pod grzybki krasnoborowiki ceglastoporę. Mam przygotowany bulion, około 3 litrów wody. Tutaj grzybów mam cały talerz. Świeżych to będzie pewnie około kilograma. 200 gram makaronu, takie mini świderki. Dwie cebulki, dwie marchewki, jedna pietruszka. Tutaj mam pół szklanki śmietanki 30 i łyżkę mąki do zabielenia. Czy później przypraw, sól, pieprz, tam troszkę gałki muszkatołowej i kurkumę. To jest zdrowa i ją tak przemycam, gdzie się da. Zaczynajmy! Na patelnię daję sobie trochę oleju. Grzybki były smażone na masełku, więc maślany posmak będzie. Zaczynam od cebuli, którą pokroję sobie szybko w kosteczkę. Ok, i cebulka na patelnię. Będziemy sobie ją szklili. Teraz tak, marchewkę i pietruszkę sobie w takie ćwierć talarki pokroję. Jeśli chcecie, nie lubicie takich grubszych warzyw, to możecie zetrzeć sobie na tarce. Jeśli startujecie od zera z grzybami, no to zróbcie także cebulkę i dodajcie świeże grzyby i sobie podduście je, podsmażcie. Ja przez to, że mam wcześniej podsmażone, to teraz troszkę w innej kolejności zrobię, bo teraz sobie wrzucę też naszą marchewkę i pietruszkę, żeby też się lekko przesmażyła, a trochę więcej takiego aromatu będzie. A jak od zera robicie grzyby z cebulką, smażę, a w garnku, gdzie będę gotował, można sobie podsmażyć osobno warzywa, albo można to pominąć i w ogóle ich nie przesmażać. Cebulkę mam już trochę przeszkloną, dorzucę sobie też marchewkę. Przemieszamy, niech się podsmaża. Można zamiast makaronu użyć ziemniaka, to wtedy, jeśli wolicie zupę z ziemniakiem, to wtedy ziemniaka też sobie kroicie w kostkę, też można go tak przesmażyć razem z tymi warzywami. Ja grzybową wolę z makaronem. A wy jak lubicie, dajcie znać w komentarzu, czy jesteście team makaron w zupie, czy team ziemniak. Ok, i nasza pietruszka też ląduje. Ja sobie to trochę popieprzę, posolę, a resztę będę dosalał, dopieprzał i próbował, jak już będą grzybki. Ok, warzywa mi się chwilkę przesmażą, a ja korzystając z okazji, przypominam, że mam taki czarny fartuch, bez niczego, a liczę na Was. Zrobiłem konkurs na grafikę, napis, w sumie dowolność. Zróbcie jakiś fajny projekt lub fajny pomysł, wyślijcie do mnie na maila. Szczegóły macie w opisie, a ja z Agą wybiorę zwycięzcę i zwycięzca dostanie taki fartuszek ze swoją pracą. Także liczę na Was, do połowy listopada wysyłajcie swoje propozycje. Warzywa się troszkę przesmażyły, dorzucamy nasze grzybki. Jest ich słuszna ilość, ale w zupie grzybowej tak musi być. Dajcie znać, czy lubicie zupę grzybową, czy robicie. Czy chodzicie na grzybki? Jeśli lubicie oglądać filmy ze zbierania grzybów, chodzenia po lesie, to zapraszam na nasz drugi kanał Pogromcy Nudy. Tam są filmiki z grzybobrania. Zobaczycie wtedy, jak zbieramy te grzybki. Jeszcze sobie troszkę dosolę, dopieprzę i teraz dam już do tych grzybków trochę gałki muszkatołowej, nie za dużo, i tak łyżeczkę kurkumy. Warzywa i grzybki mam już przesmażone, więc je ściągam i stawiam nasz bulion, który jest jeszcze ciepły, bo przed filmikiem go zagotowałem. I do naszego bulionu wrzucamy te nasze dobroci. Jakie zapachy już się tu robią. Zamieszamy sobie, pogotujemy trochę, aż zmiękną warzywa i będziemy się widzieć przy dalszych etapach. Ok, jestem z powrotem. Moja zupa już pogotowała się około 40 minut, więc już czas. Warzywa są w miarę miękkie. Ja zaraz sobie spróbuję jakąś marcheweczkę. Jest ok, ale przy okazji poczułem, że zupa jest jeszcze mało słona, więc ją trochę dosolimy. I teraz wrzucimy sobie makaron. Musicie zerknąć na opakowanie, ile ma się gotować. Te moje mini świderki około 3 minut.
Więc ja pogotuję sobie 2 minutki i będę za chwilę zabielał. Już w międzyczasie do naszej śmietany dodam sobie mąkę. I teraz dobrze musimy to rozmieszać, żeby nam nie powstały grudki. Ja makaron wrzucam do zupy, bo w zupie lubię taki ciapowaty, rozmiękczony makaron. Jeśli nie lubicie takiego, to po prostu ugotujcie go osobno, w takim stopniu, jakim lubicie, i dodawajcie po prostu do talerza, zalewając go zupką. Ja lubię tak w zupie, więc w taki sposób daję. I z ilością makaronu też nie przesadźcie, bo jeśli go gotujecie w zupie i zostanie w zupie, to wypije wam całą wodę. Także to musicie z umiarem. Ok, i teraz ja jeszcze do naszej śmietany dodam parę łyżek gorącej zupy, żeby ją tak jakby zahartować. To jest śmietanka 30, więc teoretycznie nie powinno być problemu, żeby się zważyła. Ale jeśli stosujecie śmietanę 12 czy 18, to wtedy trzeba ją zahartować, bo się może zważyć. I dobra, i wlewamy sobie naszą śmietankę, cały czas mieszając. Zabielimy sobie naszą zupę. Teraz jeszcze chwilę pomieszamy, pogotujemy i będziemy degustować. Dobra, ja zupę już zestawiam sobie. I nakładamy sobie naszą zupę. A, fajna, gęsta. Jeszcze do posypania bardzo dobrze tutaj pasowałby koperek albo pietruszka, przede wszystkim pietruszka. Ale niestety nie mam, więc będzie bez. Ale wy nie zapomnijcie sobie o jakiejś zielenince. Dobra, już jestem. Zupka się tak prezentuje. Nie wiem, czy dobrze będziecie widzieć. Z makaronem i grzybkami, jeszcze bardzo gorąca. Pyszna. Ja grzybki uwielbiam, więc taka zupa dla mnie to jest delicious. I wam polecam. Jak widzieliście, bardzo prosta sprawa. No grunt, żeby mieć grzybki. Można też zrobić z grzybków suszonych. Tylko trzeba je, powiedzmy, dzień wcześniej namoczyć. I też wyjdzie super. Także ja wam polecam. Przypominam wam o konkursie, żeby tu powstało jakieś logo, grafika, napis. Co wam przyjdzie do głowy fajnego. Jeśli się podobało, to proszę łapki w górę. Zasubskrybujcie kanał. A ja się z wami żegnam i idę sobie szamać zupkę. Trzymajcie się, cześć, pa!